Jestem Klawnia to kanał, no i już witam Was w lekcji, która będzie dotyczyć omówienia wzorów na potęgi i pierwiastki. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na wstępnie powiem Wam, że będzie to bardzo nudna lekcja, no bo jest to omówienie wzorów. Ale uwaga, jest ona bardzo potrzebna, abyście potrafili korzystać z tych wzorów. Dlatego bardzo Was proszę, otwórzcie swoje wzory maturalne. I jeżeli czegoś nie pamiętacie lub Wam się to myli, lub dostaniecie jakąś kompletnie nową informację podaną przeze mnie, proszę zapiszcie sobie to w tym miejscu przy potęgach i pierwiastkach lub po prostu zaznaczcie. No to zaczynamy od początku. Niech N będzie liczbą całkowitą dodatnią, czyli nie jest to ułamek. Liczba całkowita jest dodatnia czyli 1, 2 czy 4 lub ujemną. No ale tutaj ujemną mamy wyrzuconą, bo ma być ona dodatnia, czyli bazujemy na liczbach 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Dla dowolnej liczby A definiujemy jej n tą potęgę. No i mamy A, czyli podstawę potęgi, n, wykładnik potęgi. N razy, no to jest a razy, a razy, astra, ty, ta ta ta. Wiadomo o co chodzi. Dobra, tutaj... Ważne jest to, że jak mamy pierwiastek, to to jest liczba A większa lub równa 0. Zakładamy, że, bo tutaj chodzi o to, że jest to po pierwiastek stopnia parzystego, czyli 2 czy 4 mamy w tym miejscu. Wiadomo, jak jest dwójka, to Wam tutaj nic nie napiszę. I wtedy najmniejszą liczbą może być tutaj 0. pierwiastek z 0 to 0, tak? Ok, a dlaczego tak? ponieważ 0 jest liczbą nieujemną. Tak się o nim mówi. A pierwiastek stopnia parzystego nie istnieje dla liczby ujemnej. Zawsze jest dodatni. No i to się tutaj dalej zachodzi, że mamy wartość bezwzględną z A. I teraz, co tu się takiego magicznego wydarzyło? To musimy sobie zapisać. Mamy pierwiastek z A. Tutaj do potęgi drugiej i nagle widzimy, że to jest a. To znaczy, bo tu jest ta dwójka, której nie piszemy. Ta dwójka z tą dwójką się skróciła, dlatego to jest a. A zostało to wzięte do wartości bezwzględnej, bo tak jak mówiłam wcześniej, musi być to liczba dodatnia, a liczba bezwzględna sprawia nam, że to będzie, czy wartość bezwzględna sprawia, że to będzie to a. No to weźmy sobie inny przykład na to. Dajmy sobie pierwiastek z trzech do drugiej. To to będzie 3. Możemy mieć również inne zapisy, na przykład takie: pierwiastek z dwóch do drugiej. To jest 2. Ja wiem, że to jest łatwo policzyć, że to jest pierwiastek z 9, to się równa 3, to jest pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, to jest pierwiastek z 4, to jest 2. Wszystko w spoko, ale po cholerę takie rzeczy liczyć, jak dają wam na przykład 1, 2, 3, 4, nie wiem, nawet i 5, tak? I zrobią wam to tak. I po to właśnie stosujemy ten wzór, żeby nie kombinować. Ok? Dobra, no i to jest ten nasz fragment. I teraz przejdziemy sobie tutaj, że mamy takie rzeczy. I zapisujemy to sobie od razu, bo zaczynamy od potęgi ujemnej. O co chodzi? No to weźmiemy sobie, że mamy a do minus n, daje nam to 1 przez a do n. No to przykładzik 2 do minus pierwszej. To robimy obrót, bo tu jest przez 1, czyli to będzie 1, druga. Minus nie sprawia, że ta liczba staje się ujemna. To jest chyba najważniejsza informacja. Dobra, no to jeszcze jakiś inny przykład. Weźmy sobie 3, ale już nie do minus pierwszej, tylko do minus drugiej. To znaczy, że nie dość, że my to musimy odwrócić to jeszcze zrobić 3 do potęgi drugiej, czyli to będzie 1, 9, ok? Dobra, no to mamy to. A do potęgi zerowej równa się 1. To też jest bardzo ważna informacja. Jak będziemy mieć minus 2 do potęgi zerowej, ta liczba jest ujemna, to to też będzie 1, ale jakby był taki zapis, to znaczy, że ta potęga tyczy się tylko i wyłącznie tej dwójki. I to już będzie minus 1, ok? Bo tutaj potęga działa zarówno na znak, jak i na liczbę. A tutaj działa tylko na liczbę. Ok, teraz to. Zwróćcie uwagę, że mamy a m do n. I teraz tak. m tyczy się liczby, a n stopnia pierwiastka. I potem mamy takie coś. Dobra, no to weźmiemy sobie 2 do 2 trzecich. Robię pierwiastek. NK jest do stopnia pierwiastka, czyli będzie 3. Tą dwójkę przepisuję. Ona to będzie do drugiej. Inny przykład. 3, 5, 4. To znów pierwiastek z trzech. Stopień pierwiastka czwarty, a potęgę doklejam tu do liczby. No i o to tutaj wszystkim chodzi. Tutaj jeszcze macie dodatkowo miks tego i tego że mm, to trafia w mianownik, tak? To co było u góry. I teraz dlaczego tu są takie założenia? To już wszystko mamy z definicji ułamka. Yy, bo tak, w mianowniku nie możemy mieć zera, ale możemy mieć liczbę ujemną. Dlatego tu jest A nie może się równać 0. Bo to jak mówię, w ułamku liczba ujemna może być. Bo możemy mieć 1 przez minus 5 i to będzie minus 1 piąta. Tutaj natomiast mamy pierwiastek stopnia, zakładamy parzystego. Dlatego A musi być liczbą większą lub równą 0, bo pierwiastek stopnia parzystego nie może być z liczby ujemnej. A tutaj mamy miks tego i tego, że musi być to zachowane, że a musi być większe lub równe 0, a że jest to w mianowniku, to to się nie może równać 0. Dlatego ta kreseczka, czyli ta równość, została tutaj zabrana i po prostu a ma być większe od 0. Dobra. No i teraz wydaje mi się, że to są najprostsze rzeczy, że mamy dwie takie same podstawy i działamy wtedy na potęgach, czyli na wykładnikach potęg. To znaczy, że jak mamy mnożenie, to dajemy potęgi. Jak mamy dzielenie, bo to jest dokładnie to samo, co to, tylko w dwóch różnych zapisach, tak? To jest ze sobą równoważne. I teraz, gdy mamy oddzielone to nawiasem, to jedną z drugim mnożymy. A tutaj mamy już różne rzeczy. Mamy dwie różne podstawy, ale tą samą potęgę. Czyli tutaj akurat to tak jest felernie pokazane. Weźmiemy to na przykładzie, że mamy 2 do 5 razy 5 do 5. Mamy dwie różne podstawy, ale tą samą potęgę. Czyli działam na podstawach. 2 razy 5 to jest dycha do piątej. O to chodzi w tym wzorze. A to jest na odwrót. Mamy dzielenie. No to najpierw bym to podzieliła, to zróbmy coś takiego. Dwie piąte, dzielimy na pięć do piątej, czyli mam, mogę to zapisać na spokojnie w postaci ułamka zwykłego i dopisać potęgę. Jeżeli chodzi o wszystkie wzory, to mamy tego tyle. Teraz przejdziemy sobie do zadań. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę i no i już.